Marek Kępski, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Gość Dnia. Dzisiaj gościem dnia jest dr Tomasz Supik z Uniwersytetu Śląskiego. Witam bardzo witam serdecznie. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Państwa, witam Cię Marku. Spotykamy się już po wyborze nowego marszałka województwa i zarządu województwa śląskiego. Jak to oceniasz w ogóle to, co działo się w ciągu ostatnich kilku miesięcy? Trochę przedziwna sytuacja. No przedziwna. Chyba najdziwniejsza w historii samorządu od czasów reformy z 98, a która wyszła w 99. Rzeczywiście chyba taki największy kryzys i zarazem najdłuższy czas takiego, można powiedzieć, chaosu, bałaganu i swoistego bezkrólewia czy bezwładzy. Także to niepokoi, bo ten kryzys obnażył, myślę, i słabość elit, ale też przy okazji można powiedzieć w jakim stopniu też chyba słabość tej konstrukcji instytucjonalnej samorządu. No i pokazał też, że działanie w tej logice ogólnopolskiej nie zawsze przynosi pożądane efekty, bo mieliśmy taki moment jakby zawieszenia, w którym liderzy regionalnie oglądali się na centralę, a centrala niespecjalnie była zainteresowana tym, co robią liderzy regionalni. Może to i w końcu ośmieliło i chyba pojawił się ktoś, kto sytuację rozwiązał, czyli Tomasz Tomczykiewicz, bo ona rzeczywiście już, nazwijmy, była niczym ten węzeł gordyjski i trzeba było tego metaforycznego Aleksandra, który to przeciął i Adam Matusiewicz podał się do dymisji. Dość szybko znaleziono nowego kandydata, chociaż proceduralnie to potem trwało prawie miesiąc czasu, no ale po tej burzy już była kandydatura Mirosława Sekuły. Było trochę harców opozycji, jak widzieliśmy w głosowaniu teraz w poniedziałek z góry skazanych na niepowodzenie, ale to jest wilcze prawo opozycji, żeby zgłaszać kandydatów na marszałka. Ale zanim, znakomicie ale wiedzieli, że i tak Tomek, kandydaci przepadną. Zanim przejdziemy już do wyborów i konsekwencji, chciałem Cię zapytać o taką rzecz. Czy Ty rozumiesz sytuację, że jest przedsiębiorstwo, które funkcjonuje i w grudniu przechodzi z jednej administracji, z jednej władzy w inną władzę i nagle przestaje funkcjonować? O co chodzi? Czy pasażerowie mogą zrozumieć, że pociągi do końca listopada jeżdżą, a z początku grudnia przestają jeździć? O co chodzi? No, dobre pytanie. To właśnie o co chodzi. To znaczy, chodzi o to, że no, ludzie polityki, którzy zarządzają w końcu prawie 5-milionowym województwem, którzy odpowiedzialni są za bardzo newralgiczne obszary, takie jak zdrowie, edukacja, kultura, transport publiczny przede wszystkim, na który z budżetu województwa idą bardzo duże środki, nie przygotowali się, tak, czy nie przewidzieli, że rzeczywiście zmiana, nazwijmy to, operatora kolei w tak dużym województwie, w którym rzeczywiście bardzo duży odsetek ludzi z tych kolei korzysta, nie przygotowali planu, nie przygotowali pomysłu. Zatrudniono na stanowisku prezesa człowieka, który już został skazany wyrokiem sądu, jeszcze wciąż nieprawomocnym, który tak naprawdę miał dość wątpliwą przeszłość i biznesową, nie tylko biznesową. Nie przeprowadzono kontroli, nie zastanowiono się, czy może w etapach ten cały proces przeprowadzić, bo przecież wprowadzenie rzeczywiście tak wielkiej zmiany instytucjonalnej wymaga wielkiego przygotowania, wymaga też wielkiej takiej akcji logistyczno-strategicznej, w której tak naprawdę przecież przewoz regionalny zastąpiony przez Koleje Śląskie, to było wiadomo, że będą tutaj robić wszystko, żeby ta operacja się nie udała i w jakim stopniu pewnie część tych działań miała miejsce. To no, właśnie ale ja się dziwię, że będą robić wszystko, żeby się nie udało. Jest raczej powinni robić wszystko, tak, żeby ja się mówię o przewozach regionalnych, a Kolejach Śląskich. Znaczy Koleje Śląskie no tak powinny po prostu przewidzieć tą sytuację, bo to jest tak trochę, można by powiedzieć, jak na wojnie, czy jak w rywalizacji między państwami. To znaczy, no, działania kontrwywiadowcze w takiej operacji trzeba przeprowadzić, sprawdzić przecież tych pracowników, którzy przychodzą do Kolei Śląskich. Trzeba oczywiście też specjalistów, którzy to wszystko policzą, tak, jeżeli chodzi o tabor, jeżeli chodzi o rozkład jazdy, a tam mam wrażenie, że rzeczywiście trochę w logice takich chłopców, którzy dostają kolejkę pod choinkę, no panowie się tym przedsiębiorstwem bawili. I prezes roztaczał jakieś, można powiedzieć, cudowne wizje przed panem marszałkiem, a jemu nie starczyło na tyle instynktu zachowawczego i takiego, można by powiedzieć, urzędniczego podejścia, że nie sprawdził pana prezesa, nie skontrolował, nie przeprowadził jakiegoś wewnętrznego audytu. W imieniu marszałka działa na pewno jak dyrektor wydziału. Chociażby. To już jakby, bo wiadomo, marszałek województwa ma wiele, czy zarząd, no, który z wicemarszałków, który może być odpowiedzialny za tą kwestię. Ale to nie dotyczy to tylko kolei, bo
Z jednej strony mamy Stadion Śląski, do dzisiaj nie wiemy za bardzo, znaczy tak. Stoi tak zwana, stoi szkielet. Stoi szkielet do 94 roku zresztą modernizowany, więc niedługo będziemy obchodzili okrągłą 20. rocznicę tejże modernizacji. Tak, tak, tak. To nawet mój pomysł był, żeby uroczystość z tej okazji zrobić, tylko ciekawe jaką. No teraz nawet już nie śmiem o tym mówić, ale później mamy Muzeum Śląskie, wokół którego też się odbywa debata. Muzeum jest w budowie i odbywa się przedziwna debata. No przedziwna, bo czy debata. To jest jakiś, znaczy to jest jakiś, mamy do czynienia z jakimś poważnym kryzysem w ogóle władzy? No szerzej chyba mamy do czynienia z kryzysem władzy. Mamy problem z kompetencją i przygotowaniem ludzi do sprawowania tej władzy, ale w przypadku muzeum raczej mamy z dyskusją emocjonalną, czasami nawet historyczną, która nie dotyczy meritum, bo akurat inwestycja muzeum, a mam na ten temat wiedzę, jest prowadzona dość dobrze. Tam są pewne niejasności związane z takimi kwestiami, że jakby inwestor dokonał tam jakichś prac ziemnych i teraz jest spór między Urzędem Marszałkowskim a inwestorem, a jakieś tam dodatkowe pieniądze, ale w sensie jakby i czasu i realizacji tej inwestycji wszystko jest w najlepszym porządku i to dość na tle tak? stadionu wygląda bardzo... Kiedy ma się bardzo... zakończyć inwestycja muzeum? Inwestycja ma się zakończyć koło czerwca, ma być oddany budynek, we wrześniu ma być otwarcie, więc między czerwcem a wrześniem ma być przeprowadzka i ma być instalowanie tej no, najbardziej wywołującej emocje tak zwanej wystawy, właśnie, wystawy staje w Muzeum Śląskim. Czy debata o Muzeum Śląskim jest tak naprawdę debatą o jednej wystawie? Nie. Debata o Muzeum Śląskim jest debatą o naszej przyszłości, o naszej tożsamości i o tym, czym będzie nasz region i kim my będziemy. Także rzeczywiście ona wywołuje duże emocje. Natomiast skupiając się i na scenariuszu, i na osobach za niego odpowiedzialnych z dyrektorem Leszkiem Jodlińskim na czele, ale też z takimi ekspertami jak profesor Kaczmarek, profesor Chojecka i cała plejada innych naukowców, profesor Szczepański, który jest w sądzie konkursowym, rzeczywiście, tak jak mówię, przybiera historyczny ton, bo z jednej strony mamy oskarżenia o proniemieckość, o pomijanie wielu okresów historii, o jakim stopniu budowanie nowej narracji dalekiej od tych wyobrażeń o tym regionie, a moim zdaniem tak naprawdę mamy pierwszą poważną debatę na temat, czym był Śląsk, ale czym jest Śląsk, na ile on się różni od Polski, na ile jego historia jest odrębna. I przez 50 lat tej dyskusji nie mogliśmy toczyć, nie mogliśmy prowadzić. Mamy tą dyskusję teraz, ale tak jak mówię, najczęściej niestety dominują emocje, dominują stereotypy, dominują przyzwyczajenia, klisze i powiedzmy takie nawyki myślowe. Natomiast ten nowy sposób, który jest zaproponowany, moim zdaniem on jest przełomowy, ważny, istotny. I warto się rzeczywiście tutaj na meritum tego, co chcą nam ci, którzy przygotowują z dyrektorem Jedlińskim na czele, pokazać, a nie na tym, że tutaj nie reprezentuje się polskiej, niemieckiej czy jakiejkolwiek racji stanu, bo współczesny stan badań historycznych muzealnictwa jest taki, że właśnie nawet w regionach pogranicza jak Alzacja buduje się właśnie nowy sposób widzenia, nie francuski, nie niemiecki, ale właśnie abstrahujący od tych narodowych czy nacjonalistycznych logik, a w jakim stopniu alzacki, prawda? Czyli czym ten region de facto jest, jaka jest jego historia, dlaczego jest skomplikowana, dlaczego wiele spraw budzi kontrowersje, budzi spory, a takich spraw jest cała masa. Można taki stworzyć krótki katalog. No, to jest problem tego, co się działo na Śląsku w latach 18-22, czyli powstania plebiscyt, problem autonomicznego województwa, problem podziału Śląska między przecież Polskę, czyli Wschodni Górny Śląsk i Zachodni Górny Śląsk, który był przecież najpierw w Republice Weimarskiej, potem w III Rzeszy, problem PRL-u, w którym też tutaj, tak, PRL-u, czyli program Polski lat 45-89. No i w jakim stopniu też tego, co po 89, bo tam też pewne elementy się pojawiają, tego, co po 89, ale największe emocje wywołuje okres właśnie 18-22, okres 45-8, czyli tak zwana górnośląska tragedia, czyli tutaj te prześladowania ludności, głównie miejscowej, najpierw przez Armię Czerwoną, a potem przez władze komunistyczne. No i problem podstawowy, to znaczy kiedy zacząć tą opowieść, symbolicznie od właśnie wizyty Goethego w Tarnowskich Górach i na czym się skupić. Prawda? Naukowcy wybrali dość moim zdaniem dobry sposób, to znaczy industrializację. Znaczy Górny Śląsk bez industrializacji nie byłby takim regionem, jakim jest dzisiaj. Tak? I z jednej strony to jest wielka zaleta, a z drugiej strony przekleństwo tej ziemi. I myślę, że wokół tego budowanie tej narracji, budowanie tego opisu jest właściwe, jest na miejscu. No w końcu to jest region przemysłowy w tej części Europy, no, który był ważny dla wielu różnych państw, które tutaj na tym Śląsku sprawowały władzę. Tak? A przyjazd Sobieskiego do Tarnowskich Gór wcześniejszy? I do Gliwic to...
Za wcześnie? Nie tyle za wcześnie. To znaczy, to jest tak, że przecież też tłumaczą. Tłumaczyć można prostą rzeczą. 1300 metrów i 1000 lat historii no, wymaga pewnej selekcji, prawda? Tam są zarzuty, że nie ma przecież piastów, a są piastowie, także nie ma wielu różnych elementów, ale to jest kwestia jakby pewnej odpowiedzialności osobistej, punktów widzenia, między innymi dyrektora Jordyńskiego, ale też i ekspertów, którzy się tym zajmują i zawsze to by wzbudzało kontrowersje. Ja tylko podam dwa przykłady. Muzeum we Wrocławiu i Muzeum Wolnego Miasta Gdańska, gdzie przecież wpływy niemieckie, tak, czy pruskie, niemieckie szerzej, są bezdyskusyjne i tam te muzea zostały otwarte. Hitlerowskie nawet można powiedzieć, jeżeli chodzi o Gdańsk. W historii Wrocław też. Wrocław, jeżeli popatrzymy na wyniki wyborów, czy to w Wolnym Mieście Gdańsku, czy we Wrocławiu, to nie powiem, że to były bastiony narodowego socjalizmu NSDAP, ale tam NSDAP notowało bardzo dobre wyniki w wyborach w kolejnych, aż do tych wyborów ostatnich, w których Hitler nie zdobył większości, ale w efekcie został kanclerzem i potem już państwo tą historię. Ale ja tak za bardzo nie chciałbym, żebyśmy w historię już aż tak głęboko wnikali, bo chcę ciągle o władzy, chcę ten temat kontynuować. A właśnie, czy się spodziewasz, że po wyborze nowego marszałka Mirosława Sekuły, że ta sytuacja może jakoś ulec zmianie, może się uspokoić? Mam taką nadzieję. Czy wprowadzimy może trochę bardziej merytoryczną dyskusję? Mam taką nadzieję. Byłem dużo bardziej sceptyczny, kiedy ta kandydatura się pojawiła. Teraz mam taką nadzieję i powiedziałbym, dajmy czas, może nawet i do końca roku nowemu marszałkowi, nowemu staremu zarządowi, jeżeli chodzi o te podstawowe problemy, czyli Koleje Śląskie, gdzie pewnie musi być przeprowadzona kontrola i pewnie musi być wyjaśnione, muszą być wyjaśnione przyczyny tego chaosu komunikacyjnego, który w grudniu i też pewnie plan naprawczy i restrukturyzacja tej spółki, bo to jest, można powiedzieć, istota problemu. Kwestia Stadionu Śląskiego myślę, że też ostatecznie powinna być wreszcie wyjaśniona, to znaczy powinien być rozliczony pewnie ten projektant czy wykonawca, powinien być podany mniej więcej przybliżony termin ostatecznego oddania tego obiektu do użytku, no i powinni też rządzący wytłumaczyć się z kwestii finansowych, to znaczy pewnie ta inwestycja już było 500, słyszałem 600, niedługo może będzie 700 milionów, więc to też warto wyjaśnić i mam nadzieję, że emocje zostaną co nieco stonowane i rzeczywiście ta debata będzie dotyczyła meritum, czyli wystawy stałej, ale w ogóle szerzej funkcji Muzeum Śląskiego, przecież to nie tylko samą wystawą stałą będziemy żyli, bo tam będą różne też i będą wystawy malarstwa i będą wystawy tymczasowe, więc to jest ważny taki punkt, u nas najważniejsza placówka chyba kulturalna w naszym regionie, ale też jedna z ważniejszych chyba w Polsce tak naprawdę. W międzywojniu Muzeum Śląskie było trzecią ważną po Krakowie i Warszawie placówką muzealną i mam nadzieję, że do tej chlubnej tradycji nawiążemy. I w ramach Muzeum Śląskiego oczywiście też będziemy debatowali rzeczywiście o przyszłości Śląska, czym on ma być, tak? Czy ma być regionem poprzemysłowym, nowoczesnym, europejskim, czy mamy nadal funkcjonować w tej logice, w jakim stopniu użyję metafory kolonii wewnętrznej, na którą elity polityczne nie mają specjalnego pomysłu, bo regionalne są ograniczone i obowiązują konformizmy związane z tym funkcjonowaniem ogólnopolskiego systemu politycznego i partyjnego. Czy rzeczywiście i w Polsce, i w Warszawie, w centrum politycznym, ale i w regionie pojawią się ciekawe pomysły, no, które przezwyciężą, no to powiedzielibyśmy, zapaść jednak społeczną, gospodarczą, cywilizacyjną wręcz. Bo fenomenem jest, że ten region no, nie stał się czarną dziurą po tym, co się działo tutaj w latach 90. czy na początku lat 2000. Są alarmistyczne badania naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, między innymi pana profesora Runge i doktora Krzysztofika, które mówią o tym, że proces kurczenia się i można powiedzieć takiej degradacji miast ciągle postępuje. Bytom jest tu najgorszej sytuacji, ale inne miasta aglomeracji wcale też nie cierpią, wcale też to nie są kwitnące miasta i cudowne miejsca, tylko na te same problemy cierpią. I to są problemy, z którymi się musimy zmierzyć, to są problemy najbliższego przynajmniej dziesięciolecia. Jeżeli z tymi problemami się nie zmierzymy, nie wymyślimy się na nowo i nie będziemy mieli pomysłów, a wiem, że w Unii Europejskiej najbliższą perspektywę budżetową są pieniądze na zapobieżenie tym procesom, bo one dotyczą nie tylko Śląska, ale dotyczą też między innymi Lipska, Manchesteru i wielu innych europejskich miast. Ale to nie tylko. Z tych pieniędzy warto skorzystać, ale warto mieć pomysł na region. Co z górnictwem? Tak, co z przemysłem. Szerzej, dokładnie. Jaki pomysł, tak jak rura w pewnym sensie wymyśliła się na nowo, prawda? Czego zwieńczeniem kultura, symbolicznym. Z kulturą, znaczy tak, tutaj jest bo Essen jako europejska, tu Katowice i Śląsk chciały iść. Emscher Park.
Tam mówisz o tym. Między innymi Zollverein, wiele. No, w tym kierunku to idzie. Dziedzictwo przemysłowe jest rewitalizowane, są pomysły. Dostrzegasz polityków, którzy myślą w takich kategoriach? Dostrzegam. Oczywiście. Dostrzegam polityków. Ale dostrzegam też elity, to znaczy, czy w rozmowach z samorządowcami, nie wiem, naukowcami, dziennikarzami widzę wolę i widzę chęć. Natomiast niestety na tych najważniejszych funkcjach politycznych niestety może w kuluarach słyszę chęć i wolę, a potem kiedy mamy włączone kamery i odbywa się ten polityczny rytuał, ten potlacz, w którym wszyscy wszystkich o coś oskarżają, nagle ta dobra wola pryska. Także. Czyli mamy do czynienia z jakimś takim w sumie nieładem politycznym zabetonowanym przez ustawę o finansowaniu partii politycznych? Myślę, że to tak. To się w jakiś sposób odbija na polityce regionalnej? Myślę, że tak, że mam do czynienia z oligarchicznym systemem partyjnym, w którym, że tak powiem, centrala decyduje i tutaj jakość elit jest dosyć kiepska w sensie negatywnej selekcji, głównie w największych partiach politycznych. Myślę o PiS-ie, Platformie, SLD. No i mamy do czynienia z wielkim deficytem na regionalnym rynku politycznym, no, który w jakimś sensie, można by powiedzieć, wypełnia ruch Autonomii Śląska, ale to są pierwsze koty za płoty w państwach, powiedzmy, czy regionalnych, czy federalnych. Takie sceny regionalne tam funkcjonują dziesięciolecia i tam rzeczywiście już na poziomie regionalnym, czy wręcz lokalnym mamy do czynienia rzeczywiście z elitami, które myślą o dobru regionu, które mają pomysł na ten region, które częstokroć w bojach, czy w wielkim zwarciu, czy w konflikcie z centralną polityczną, ale to wszystko w cywilizowany sposób, umieją walczyć o interesy regionu. U nas niestety 20 kilka lat minęło i wciąż jest z tym bardzo wielki problem. Podczas ostatniej debaty, znaczy ostatniej, niewiele tych rozmów przecież jest w mediach ogólnopolskich. Przedziwna się odbyła rozmowa, nawet nie wiem, co Polacy, znaczy ci, którzy są spoza województwa śląskiego, co oni zrozumieli z tej rozmowy w trzecim programie polskiej telewizji, którą prowadził Jan Pośpieszalski, ale z jeden z rozmówców, redaktor Semta, bardzo znany, publicysta, powiedział o tobie jako o tajnej broni. Nie wiem, co miał na myśli. Marszałka, szczerze, marszałka Dużylika. Nie chcę też. Powiedz, jak się czuje tajna broń, albo czy ty się czujesz w ogóle? To nawet mnie to trochę zaskoczyło. No trochę tak. Ja myślę, parę osób mi na Facebooku napisało część złośliwe, część sympatyczne komentarze. Nie będę ich przytaczał. Nobilitujecie to? Bardziej niż słowo nie, komentator? To znaczy ja bym kiedyś wreszcie chciał się z Piotrem Semką spotkać osobiście i po paru sprawach porozmawiać. Na razie polemizuję. On coś pisze w prasie ogólnopolskiej, ja coś piszę w prasie regionalnej. Kiedyś mieliśmy okazję chyba tak pośrednio się spotkać w Radiu M, ale on był w Warszawie, ja byłem w Katowicach, więc nie polemizowaliśmy. Myślę, że to jest tak, że Piotr Semka czasami chyba za bardzo demonizuje, choć on rzeczywiście zna historię, nieźle historię i kulturę Niemiec, zna historię Śląska. Nawet ktoś napisał ostatnio na Facebooku, że w antykwariacie którymś warszawskim kupował duże ilości książek o Śląsku, więc on rzeczywiście w ciągu kilku miesięcy nadrobił zaległości, bo jak pamiętam jego teksty sprzed kilku miesięcy, one były słabe i często mylił nazwiska, tytuły. Nie, zresztą kilka razy tam, raz mi nazywał politologiem, raz socjologiem, no ale, tak jak mówię, to się może czasami w ferworze... Ale nazwisko tekstów... mu zostało, także widać... Nie, nazwisko mu zostało, tak. Profesję, którą uprawiam, to nie zostało. Natomiast to nie chcę być małostkowy, to znaczy ja nie chcę wchodzić w głowę Piotra Semki, co miałem na myśli. Natomiast myślę, że dobrze byłoby się spotkać i sobie parę rzeczy wyjaśnić, bo może on ma tutaj jakichś regionalnych czy lokalnych informatorów, którzy nie przebadają za moją osobą moimi poglądami i próbują w jakimś stopniu może też dostarczać mi informacji, a on nie do końca sprawdza swoje źródła i weryfikuje, więc warto byłoby się spotkać i parę rzeczy wyjaśnić. My się możemy różnić i na pewno się różnimy, jeżeli chodzi o wizję Polski, o polskość, tożsamość, nie wiem, relacje między Górnym Śląskiem a naszym, chociażby, czy relacja między tutaj powiedzmy Katowicami czy regionem a Warszawą. Natomiast możemy się spierać w trochę, powiedzmy, bardziej merytoryczny sposób, a nie takie uszczypliwości personalne, czy niektóre złośliwości, które wygłasza pod moim adresem Piotr Semka. No ja czasami też nie jestem mu dłużny, więc myślę, że to na tym poziomie chyba szkoda czasu i szkoda, jakby można powiedzieć, szkoda naszego doświadczenia, inteligencji, wiedzy na toczenie takich utarczek, czy wymianę uszczypliwości, to niczego nie prowadzi. To jest świetny pomysł. Mam nadzieję, że uda nam się zaprosić pana redaktora, który to od czasu do czasu... Pan redaktor Semka przebywa w Katowicach, także może uda tak, się go zaprosić przed kamerę. Wtedy bylibyście panowie moimi gośćmi. Dla mnie to wielka przyjemność. Mam nadzieję, że ja bardzo chętnie skorzystam z takiej również myślę, że okazji. To wtedy przy okazji też panowie byście sobie wyjaśnili różne zresztą rzeczy. Piotr Semka tutaj muszę, bo jeszcze jedna ważna sprawa, o której pewnie też wspomnimy, Marku, to znaczy
Bardzo podobała mi się postawa Piotra Semki i tu go muszę pochwalić. To znaczy po śmierci Michała Smoloży napisał bardzo krótki, ale bardzo dobry tekst, którym określił jego postawę jako rycerską. Zresztą mieli się panowie okazję chyba w sierpniu ubiegłego roku spotkać, a jak wiemy, Michał Smoloż niedawno umarł, to duża strata dla Górnego Śląska. Ale właśnie o samą postać cię chciałem też zapytać na zakończenie naszej rozmowy, bo uważasz, że będzie brakowało tego głosu w debacie? No tak, będzie. To jest dziura, powiedzmy, wyrwa wielka. W tej chwili do zastąpienia i nazwijmy rzeczywiście to, ja to tak sparafrazowałem Mickiewicza, że to taki ostatni, który tak felietony pisał i był tak zaangażowany w Górny Śląsk, w obywatelskość, budził kontrowersje, wielu osobom nadepnął na odcisk, wiem, że między innymi tobie też, ale powiem szczerze, że ja w nim widzę taki archetyp obywatela, chyba nie do końca wiedział o tym, ale jego zachowanie takiego obywatela, jak widzieli to Grecy, czy nawet w dobrych czasach Republiki Rzymskiej, to znaczy człowieka w sposób bezdyskusyjny, absolutnie zaangażowanego w tą swoją małą ojczyznę, no, która nie miała takiej dobrej historii i takiego handicapu, jakie miała Ateny w swoim złotym czasie, czy nawet Rzym, żeby się tak, czy wiele innych, Florencja, czy miasto włoskie, czy nawet Stany Zjednoczone, żeby takie naprawdę bombastyczne przykłady, czy mniejsze regiony jak Katalonia czy Bawaria, Górny Śląsk tego szczęścia historycznego z różnych powodów i Górnoślązacy nie mieli, ale to był naprawdę zaangażowany obywatel i człowiek do bólu szczery, uczciwy i też przede wszystkim niepokorny i nonkonformistyczny, który miał już ten autorytet, że mógł właściwie powiedzieć wszystko, skrytywać każdego, ale nie dla tylko i wyłącznie krytykanstwa i czasami takiego tabloidalnego, czy teraz tak jak to w logice mediów, wywołania sensacji, ale za tym najczęściej szła jakaś intencja właśnie, żeby na coś zwrócić uwagę, żeby jakiś temat przedyskutować, żeby różne stereotypy czy nawyki, o których wspominaliśmy, dotyczące historii mówienia o Śląsku, przezwyciężać. No, pamiętam jego, przecież jeden z ostatnich artykułów, niech spadnie głowa marszałka. Brzmiało to bardzo dosadnie, może to adiustator podkręcił, ale tak, ale dzień przed śmiercią chyba się ten tekst pokazał. No, albo kilka dni przed śmiercią. To było tak, że ten, to chyba był nawet dzień tak, przed śmiercią. Tak, czy w środę wysłał maila, to takie dramatyczne i no, byłem bardzo zaskoczony i wstrząśnięty śmiercią. I do dzisiaj jestem wciąż Michała Smoloża, redaktora Michała Smoloża, którego osobiście miałem okazję kilka lat temu poznać. Tomasz, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą wizytę w studiu. Wspomnieniem o panu redaktorze Smolożu chcieliśmy zakończyć naszą dzisiejszą audycję. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz następny program. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo serdecznie dziękuję Tobie, Marku. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu.